Anna Dziedzic zmarła w wieku 93 lat. Wczoraj jej urna spoczęła w grobie na małym cmentarzu w Laskach pod Warszawą. Jednak sam widok uroczystości dla wielu stał się potwornie przygnębiający. Była wielką osobowością, która nauczyła sztuki zawodu kilka pokoleń. Pożegnała ją jednak tylko garstka osób. Co się wydarzyło na pogrzebie dziennikarki TVP? Irena Dziedzic umierała osamotniona. Była ikoną. Można było ją oglądać na antenie TVP przez dekady. Dziedzic pojawiła się w Teleecho, dzienniku telewizyjnym i wywiadach Ireny Dziedzic. Chociaż znały ją miliony, a w ciągu życia poznała dziesiątki bliskich osób, okazuje się, że w kościele pojawiło się tylko kilkoro z nich. Wśród obecnych dziennikarze Super Ekspresu dostrzegli Bożenę Walter. Prezenterka przyznała, że to właśnie Dziedzic nauczyła ją zawodu i bezsprzecznie była obecna niemal w każdym etapie jej kariery. Kobieta dodała także, że ostatnie lata jej życia były przygnębiające i samotne. Irena była moją mentorką. To ona mnie wprowadziła do działu speakerskiego. Potrafiła być bardzo dobra i potrafiła być złośliwa oraz trudna, ale w sumie był to bardzo dobry i kochany człowiek z ciężkim charakterem. Który myślę, że momentami jej samej przeszkadzał w życiu, powiedziała Walter w rozmowie z dziennikarzami Super Ekspresu. Znająca kulisy życia dziennikarki stwierdziła, że ta podjęła decyzje, które sprawiły, że została pod koniec życia całkowicie osamotniona. Nie miała żadnej rodziny. Była całkiem sama, ale też trochę na swoje własne życzenie. Pod koniec życia nie chciała nawiązywać ani podtrzymywać kontaktów. Pozostanie jednak w moim sercu, bo jej śmierć zamyka także kawałek mojego życia telewizyjnego tych lat. O których się tak źle mówi, ale też lat, w których byliśmy młodzi, radośni i staraliśmy się robić to, co robimy jak najlepiej, a Irena pracowała fantastycznie, powiedziała gwiazda telewizji w rozmowie z dziennikiem. Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych mogą niejedną osobę zszokować. Na pogrzeb wysłano kilka wieńców, a w samym kościele pojawili się nieliczni znajomi. Podobno Irena Dziedzic pod koniec swojego życia bardzo skonfliktowała się z bliskimi. Chciała być sama. Mogła sprzedać wszystko i dożyć spokojnej starości w Skolimowie. Ale ona nie nadawała się do takiego życia. Poza tym była zbyt skonfliktowana z różnymi ludźmi, powiedziała jedna ze znajomych kobiety, która była obecna podczas uroczystości.
Irena Dziedzic zaczęła swoją telewizyjną karierę w 1956 roku. Nieprzerwanie pojawiała się na ekranach TVP do lat 90. tych. Była także posądzona o współpracę ze służbami PRL. W 2012 roku, po procesie lustracyjnym, została jednak oczyszczona z zarzutów. Irena Dziedzic, kim była? Pracę w zawodzie dziennikarza zaczęła w 1946 w Echu Krakowa. W 1948 zamieszkała w Warszawie, gdzie pracowała w Ekspresie Wieczornym, a następnie w Polskim Radiu. Od 1956 zaczęła pracę w Telewizji Polskiej, w którym prowadziła program publicystyczno-rozrywkowy Teleecho. Prowadziła go przez 25 lat, aż do kwietnia 1981 roku. Swoją późniejszą karierę związała ponownie z Polskim Radiem, w którym prowadziła audycję Punkt Widzenia, gdzie do 2006 roku można było słuchać jej publicystycznych felietonów. Ostatnie lata swojego życia spędziła w samotności. Była typem samotnika, jej jedyne małżeństwo zakończyło się rozwodem, nie założyła nigdy rodziny, nie miała dzieci ani przyjaciół, nie chciała utrzymywać kontaktów z kolegami z pracy. Jedną z niewielu osób, z którymi utrzymywała kontakt, jest K.S. Andrzej Luter, który też podał informację o jej śmierci. Żyła za 900 zł miesięcznie z ZUS-u. Była niełatwym człowiekiem, twardym. Pewnym siebie, można o niej powiedzieć, miała charakter. Głodna człowieka i rozmowy, żyła samotnie. Dwa lata temu spotkałem się z nią na jej prośbę, 5 godzin fascynującego i ciekawego monologu. Bystrość, erudycję, inteligencję zachowała do samego końca, wspomina ją K.S. Luter w wywiadzie. Mówiło się, że pod koniec życia miała poważne problemy finansowe. Jedyne środki, jakie miała na swoje utrzymanie, to najniższa emerytura z ZUS-u. Zaledwie 900 zł miesięcznie. Aby mieć za co żyć, postanowiła zapisać swoje mieszkanie na Saskiej Kępie w testamencie obcemu człowiekowi za kilka tysięcy złotych miesięcznej pensji. Pod koniec roku sąsiedzi przestali widywać panią Irenę na ulicy. Zastanawiali się, czy jeszcze żyje. Niestety, ich najgorsze obawy się spełniły. Irena Dziedzic odeszła 4 listopada 2018 roku, jednak jej pogrzeb odbył się dopiero w 14 stycznia tego roku.
Dwa miesiące jej ciało leżało w prosektorium, gdyż nie udało się znaleźć żadnego członka rodziny, który mógłby zająć się zorganizowaniem należytego pochówku dziennikarki. Po co roztrząsać takie sprawy? Ktoś zaraz dojdzie tu do kolejnych przypuszczeń. I po co to, KS? Luther nie chciał komentować tego zajścia. Dziedzic została pochowana na cmentarzu w podwarszawskich Laskach. Niespodziewana informacja o śmierci Ireny Dziedzic. Oficjalna informacja o śmierci legendarnej prezenterki została podana w sobotę przez KS. Andrzeja Luthera, dla którego Irena Dziedzic nie była osobą obcą. Była niełatwym człowiekiem, twardym, pewnym siebie, można o niej powiedzieć, miała charakter. Głodna człowieka i rozmowy, żyła samotnie. Dwa lata temu spotkałem się z nią na jej prośbę, 5 godzin fascynującego i ciekawego monologu. Bystrość, erudycję, inteligencję zachowała do samego końca, napisał w artykule opublikowanym na łamach miesięcznika Więź. Okazało się, że kobieta zmarła już 5 listopada, jednak przez jej życie w samotności ciężko było znaleźć jakąkolwiek osobę, która zadbałaby o jej godny pochówek. Po co roztrząsać takie sprawy? Ktoś zaraz dojdzie tu do kolejnych przypuszczeń. I po co to? Ucinał dyskusję na ten temat ksiądz. Irena Dziedzic zmarła w samotności. Co działo się z jej ciałem? Okazuje się, że Irena Dziedzic była typem samotnika, który nie dopuszczał do swojego otoczenia nikogo bliskiego. Nie miała męża, dzieci czy bliskiej rodziny, nie utrzymywała również kontaktu z kolegami z pracy. Właśnie z tego powodu nie można było znaleźć nikogo, kto zająłby się ciałem. Teraz na jaw wyszło, iż do listopada leżało i gniło w kostnicy. Nikt cię nim nie interesował. Sytuacja ta jest nie do pomyślenia. Ostatecznie jednak została ustalona data pogrzebu gwiazdy. Zgodnie z zapowiedziami, uroczystość odbyć się ma dzisiaj, w poniedziałek 14 stycznia o godzinie 13 w podwarszawskich Laskach. Uroczystości żałobne odbędą się w kaplicy sióstr franciszkanek pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Irena Dziedzic była indywidualistką. Na stare lata została zupełnie sama. Irena Dziedzic jest niemal ikoną telewizji polskiej.
Kobieta była prekursorką programów w typie talk show, sama z powodzeniem prowadziła format tego pokroju. Chociaż przez lata zasłużyła się dla telewizji, to gdy zdrowie i uroda przeminęły, telewizja nie zainteresowała się nią. Kobieta pracowała na śmieciowych umowach, przez co do ZUS-u nie wpływały zbyt wysokie składki. Ta z pozoru niewinna rzecz przemieniła się z czasem w istne piekło. Prowadząca Teleecho zawsze stawiała na niezależność. Tyczyło się to zarówno kwestii zawodowych, jak i osobistych. Mimo iż takie podejście zapewniło jej karierę i rozpoznawalność, to nie przyniosło jej sukcesu na polu prywatnym. Kobieta nigdy nie związała się na stałe z żadnym mężczyzną, nie wyszła za mąż, nie miała również dzieci. Gdy nadszedł czas na pożegnanie się z pracą, została zupełnie sama. Niska emerytura doprowadziła ją do ostateczności. Irena Dziedzic zmarła w listopadzie ubiegłego roku. Zanim to się jednak stało, kobieta żyła w ubóstwie. Jej emerytura oscylowała w okolicach 900 zł, co nie pozwalało jej na utrzymanie siebie oraz swojego ukochanego mieszkania na Saskiej Kępie. Aby móc przeżyć, Irena zdecydowała się na drastyczny krok. Aby móc normalnie żyć, dziennikarka podjęła odważną decyzję. Chciała oddać swoje mieszkanie za pół darmo, oby tylko ktoś wsparł ją finansowo. Układ miał być prosty, ktoś co miesiąc wpłaca jej na konto sumę pozwalającą na przeżycie, a ona przepisuje na niego mieszkanie. Niestety, ten plan również się nie powiódł. Ostatnie lata swojego życia kobieta spędziła w samotności, na skraju ubóstwa.